witam serdecznie. Moim gościem jest Jadwiga Emilewicz. Była minister rozwoju, wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy, posłanka klubu Zjednoczonej Prawicy. Witam serdecznie. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa. No, ja pozdrawiam wszystkich i z Krakowa, i z Warszawy, i z całej Polski. Pani minister, dzisiaj dobiega powoli końca dzień cudownego ocalenia cen paliw. Ceny się nie zmieniły, mimo że VAT wzrósł z 8% do 23%. Jak to się stało? No, jak słyszymy, PKN Orlen przedwczoraj obniżył ceny hurtowe, więc stąd utrzymanie cen przy dystrybutorach na takim poziomie, jakim one miały miejsce przed 1 stycznia. To tutaj cała niespodzianka. No i tak, cała ale ta zagadka jest taka trochę inna, to znaczy taka, dlaczego wcześniej te ceny były takie wysokie? Bo to tak wygląda na to, że płaciliśmy dużo, żeby teraz płacić tyle samo. No, ja rozumiem, że pewnie i słyszę już zapowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, którzy mają się przyjrzeć temu, czy nie Orlen nie stosował praktyk monopolistycznych, ale ten rok w cenach paliwa był rokiem szalonym, jak wiemy, od samego początku tego roku, kiedy baryłka poszybowała bardzo wysoko. Rzeczywiście ceny zaczęły spadać w drugiej połowie roku, ale też warto pamiętać, że Polska jest częścią jednolitego europejskiego rynku i kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Pamiętamy też, co się dzieje, kiedy w Polsce paliwo jest drastycznie, radykalnie niższe niż na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, jakie kolejki ustawiają się przy dystrybutorach wówczas w Polsce. Więc to także kwestia bezpieczeństwa paliwowego, jak rozumiem, stoi za pewną polityką cenową. Natomiast tak jak powiedziałam, no, poczekajmy na wyjaśnienia UOKiK-u w tej sprawie. Ja myślę, że dla kierowców to jest dobra jednak wiadomość, że ceny pomimo wzrostu VAT-u. No tak, ale jest to zła wiadomość, że płaciliśmy, przepłacaliśmy po prostu, to znaczy kierowcy przepłacali. No na przykład prezes MPK Wrocławskiego już podał w mediach, że przedsiębiorstwo straciło 1 000 000 zł na tych cenach paliw, gdyby one nie były, gdyby ta cena została obniżona. Wedle tego, jak mogła, tak, bo to się stało nagle i to ewidentnie jest regulowane. To nie jest przecież jakaś wypadkowa wielu zmiennych. Po prostu przyszedł 1 stycznia i cena jest inna. Jeszcze raz, tak jak powiedziałam pani redaktor, jesteśmy częścią jednolitego europejskiego rynku także w zakresie paliw płynnych i kwestia bezpieczeństwa paliwowego, jak rozumiem, to również ma wpływ na kształtowanie polityki cenowej, ale tak jak powiedziałam, jestem przekonana, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, tak jak i zajmuje się praktykami w innych rynkach, zbada tą sprawę i dowiemy się, czy ceny, które mieliśmy w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, były właściwe, zasadne, podyktowane regułami rynkowymi. Dobrze, w takim razie zapytam o nauczycieli, bo taki dwugłos się pojawił. Z jednej strony minister Czarnek, to było we czwartek ostatni, mówił, że idą wielkie zwolnienia nauczycieli, że to będzie z 700 tysięcy nauczycieli w Polsce zwolnionych 100 tysięcy. Nie w najbliższym roku, ale w następnym i jeszcze następnym. No a tymczasem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zaprzecza takim pomysłom i wręcz twierdzi, że nie będzie zwolnień nauczycieli. Czy pani wie coś na ten temat? Nie wiem. Słyszę tylko różne głosy w mediach. Natomiast no, wiemy, jaka jest sytuacja. Na pewno w tym roku i na pewno przyszły rok to będą trudne lata w systemie edukacji, zwłaszcza w edukacji średniej, kiedy będziemy mieć jeszcze ciągle podwójne roczniki. Potem, jak wiemy, z kolei następuje ten rocznik, gdzie dzieci w szkołach będzie zdecydowanie mniej. Natomiast, no i też wiemy, jak wygląda średnia wieku nauczycieli, więc nie wiem, co miał na myśli pan minister Czarnek, czy nie jest to związane po prostu z uzyskiwaniem wieku emerytalnego nauczycieli. Natomiast i to jest, być może to jest ten element, o którym No nie wiem, element taki powiedzieć. Chyba jest, że jesteśmy już w roku wyborczym, więc służby mundurowe dostaną podwyżki, rolnicy dostaną korzystne regulacje, w każdym razie. Natomiast nauczyciele dostaną, okazuje się, taki pomysł, że będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury.
jeden z publicystów już nazwał to pocałunkiem śmierci. To znaczy, marne pensje nie podrosną, ale będą nauczyciele mogli być wypychani na wcześniejsze emerytury. To znaczy, nie będzie dla nich mniej pracy, nie będzie więcej pieniędzy, ale... Mhm. Co pani o tym sądzi? Pani redaktor, znaczy ja powiem tak, że z tym nowym rokiem mamy w ogóle dużo dobrych informacji. Mamy podwyżkę płacy minimalnej, podwyżkę stawki godzinowej. Słyszymy, mamy zapowiedzi 13 i 14 emerytur. Więc mamy dobre i 14, a zatem mamy dobre informacje, mamy całą garść dobrych informacji. Także w zakresie podwyżek dla nauczycieli. I w ubiegłym roku, i w tym roku są także zapowiedziane podwyżki. Zresztą no one, jeśli dobrze pamiętam jeszcze swoją obecność w rządzie, te podwyżki od tego dużego strajku nauczycieli 2018-2019 rok, one systematycznie, zgodnie z umową wtedy zawartą z nauczycielami, systematycznie rok do roku rosną, więc te uposażenia nauczycieli rosną. Na pewno chcielibyśmy, i tutaj ja jestem na pewno jednym z tych rodziców, który chciałby, żeby nauczyciele zarabiali jeszcze lepiej. Tak świetnie natomiast zarabiają. Ich wynagrodzenia rosną. Ich wynagrodzenia również rosną, nie tylko związane z płacą minimalną. Są one również realnym wzrostem wynagrodzeń. I to są takie wiadomości, więc tutaj ja jakby, tak jak powiedziałam, chcielibyśmy, żeby nauczyciele zarabiali w miarę jeszcze możliwości więcej jeszcze niż więcej. Teraz. I tyle na ile budżet pozwala i te podwyżki, o których była mowa, tak jak powiedziałam, w strajkowym 3 lata temu, one są realizowane. Dobrze, niech tak będzie. W takim razie Krajowy Fundusz Odbudowy, żadna rozmowa z politykiem obozu władzy nie może się odbyć bez tego pytania. Czy pani w ogóle wierzy, że uda się dojść do jakiegoś kompromisu i że te pieniądze dotrą do Polski? Ja myślę, że tak, że jesteśmy naprawdę już na ostatniej prostej. Liczyłam po cichu na to, że to się uda sfinalizować rozmowę w tym ostatnim tygodniu przedświątecznym, no ale dyskusję na temat ustawy o Izbie Dyscyplinarnej przesunęliśmy na 11 stycznia i mam nadzieję, że wraz z tą dyskusją, którą przeprowadzimy szybko w Sejmie, no, wszelkie elementy, które stoją na przeszkodzie złożenia wniosku o płatność, zostaną usunięte. Oczywiście zostaje jeszcze drugi element związany z ustawą odległościową, ale ta wydaje się znacznie prostsza. Projekt ustawy przyjęty przez rząd. Ale przecież słyszeliśmy też zapowiedzi Solidarnej Polski dotyczącej korekt. Więc no, ja mam nadzieję, że już dzisiaj zarówno ustawa odległościowa, jak i ustawa związana z ustawa odległościową. Zapewniała pani minister, że ona już będzie przegłosowana i wejdzie w życie w listopadzie. Listopad za nami. No. Mówiłam, że będzie w listopadzie przedmiotem obrad Sejmu. Tak byłam, takie zapowiedzi słyszałam też od kolegów z rządu, stąd dlatego się nimi dzieliłam. Ale rzeczywiście się nie udało. Ubolewam nad tym, bo to jest ustawa, która jest nam bardzo potrzebna. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, ze względu na podtrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki, która, tak jak mówię, pomimo pomimo lat obiektywnych, kryzysowych, jest naprawdę dzisiaj w takiej kondycji, która z optymizmem, umiarkowanym, ale jednak optymizmem pozwala. Cieszy mnie pani optymizm. Mam nadzieję, że tak powiem słuszny i uprawniony, chociaż nie bardzo w to wierzę. Natomiast przechodzimy w tej chwili już do drugiej części naszej rozmowy, to znaczy żegnamy słuchaczy Radia RMF FM i zapraszamy wszystkich do słuchania nas dalej i oglądania w mediach społecznościowych i na portalu RMF24. Chciałam teraz spytać, właśnie mówiłyśmy o ustawie odległościowej tak zwanej, czyli tej wiatrakowej. To jest pani działka, można powiedzieć. Jest pani w komisji nieemisyjna gospodarka. Dobrze mówię? Zespół parlamentarny, ale jestem w komisji gospodarki, a ta ustawa w dużej mierze powstała jeszcze w Ministerstwie Rozwoju, którym kierowałam. No więc właśnie, jak pani się czuje, kiedy słyszy... Nie zapisała się pani do partii PiS, ale jest jednak pani w klubie PiS-u. Jak pani się czuje z takimi wypowiedziami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że no to ten Bełchatów, to tam tak się pali coś i dymi, no ale jak widać ludzie żyją, no chyba wszystko jest w porządku. Jak pani się z tym czuje? Ja na ten temat ustawy Ja mówię o czystym powietrzu. Z panem premierem
z panem premierem Kaczyńskim rozmawiałam, tylko jakby oddzielmy jabłka od gruszek. Kwestia ustawy wiatrakowej nie ma wpływu na, znaczącego wpływu na jakość powietrza, bo kwestia jakości powietrza w Polsce i smogu to jest niska emisja tak zwana, czyli spalanie paliw stałych albo też nie daj Boże śmieci i wszystkiego, czym sobie nawet nie wyobrażamy, w paleniskach domowych. Natomiast energetyka wiatrowa to jest ta duża energetyka, bardzo potrzebna, czysta energia dla przemysłu przede wszystkim i dlatego powinniśmy się z tym zmierzyć, jak najlepiej. Ale czy sądzi pani, że można traktować te dwie kwestie rozdzielnie, to znaczy niską emisję i emisję gazów cieplarnianych, że można być za zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, a smog niech sobie lata? Nie, ja mówię o uczciwości dyskusji, i, no, a zakładam, że pani redaktor chciałaby, żeby ta dyskusja miała sens. Ale jak najbardziej merytoryczne. No, bo ja rozumiem, merytorycznie, że pani... To rozdzielmy te dwie sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o niską emisję i smog, to też przypomnę, że to dzięki wprowadzonym regulacjom przeze mnie wyeliminowaliśmy paliwa stałe z możliwości, te najgorsze paliwa stałe, muły, flotokoncentraty z możliwości sprzedaży i spalania ich w paleniskach domowych. No, jeszcze kiedy byłam radną w Sejmiku Województwa Małopolskiego, to właśnie w Małopolsce w pierwszym województwie wprowadzony uchwała antysmogowa, więc to jest spuścizna też pierwszej kadencji rządu prawicy, kiedy zmierzyliśmy się na serio. No ja rozumiem, ale przecież Sejmik Małopolski odrzucił teraz tą uchwałę i można sobie tam, jak to mówił prezydent Majchrowski, powietrze nie ma granic i Kraków jest po prostu dalej pełen smogu. Dobra, a teraz... Jeszcze raz powtarzam, akurat ten sezon grzewczy był i poprzedni, kiedy ten zakaz obowiązuje, był zdecydowanie lepszym sezonem dla płuc ludzi mieszkających w Krakowie. Ja mam nadzieję, że po kryzysie wojennym wrócimy do regulacji, które przyjęliśmy 2 lata temu i te paliwa, tak jak powiedziałam, którymi nie chcielibyśmy naprawdę, abyśmy je wdychali, wracając... ani my, ani nasze dzieci, nie będziemy nimi palić. Słyszy mnie pani minister? Tak? Tak jest. Czy Solidarna Polska poprze tą ustawę odległościową wiatrakową? Trudno powiedzieć. Wiemy, jakby sceptycyzm poznawczy Solidarnej Polski w zakresie energii odnawialnej jest znany i bardzo szeroki, ale ja zakładam, że to są tego typu regulacje, które mogą zyskać poparcie ponad partyjnymi podziałami. Takie rzeczy się w tym Sejmie działy i takie rzeczy się dzieją. Przed świętami ponad podziałami politycznymi zagłosowaliśmy za ustawą o fundacji rodzinnej. Także przy pełnej akceptacji i aprobacie wszystkich sił politycznych, i myślę, że ta ustawa zyska poparcie, jeśli nie Solidarnej Polski, to co najmniej kilku ugrupowań opozycji, które zresztą wielokrotnie mówiły, że ta ustawa jest potrzebna. I ten projekt, który został przyjęty przez rząd, też słyszałam od kolegów, koleżanek z opozycji, że jest przez nich chwalony. Więc tutaj zakładam, że jeśli ta ustawa trafi pod obrady Sejmu, to bez względu na to, jakie będzie stanowisko koalicjanta, to ustawa znajdzie większość sejmową. Ale wie pani, nie mogę sobie jednak odmówić tego, żeby jeszcze raz o to samo nie spytać. To znaczy, jeżeli pani sama przed chwilą powiedziała, że ma na uwadze płuca Polaków, to moje pytanie jest takie, jak pani się czuje z tym, kiedy Jarosław Kaczyński mówi o tym, że można palić wszystkim. No, ja nie słyszałam takiej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, że można palić wszystkim. Ja rozumiem, że mamy rok kryzysowy. Wszystkim i że z wyjątkiem opon. W lipcu, sierpniu. To cała Polska słyszała. Pani redaktor, ja rozumiem, że w lipcu, w sierpniu mieliśmy sytuację, w której nie wiedzieliśmy, czy paliwa wystarczy, czy ludzie będą marzli w domach, że istniało zagrożenie związane z takim, kwestie bytowe. No i wtedy oczywiście ważymy rację i wtedy mówimy o tym, jesteśmy w stanie powiedzieć znacznie więcej, ale nie wyobrażam sobie, że w sytuacji, kiedy to bezpieczeństwo jest zagwarantowane i jak wiemy, nie ma problemu dzisiaj z paliwem, a chociaż opozycja mówiła, że będzie Armagedon zimowy, to takie rzeczy się nie wydarzyły i odpukać do końca zimy się nie wydarzą, no to że wrócimy do normalnych i nikt przy zdrowych zmysłach, żaden polityk nie będzie mówił, że możemy dowolnie, że hulaj dusza, piekła nie ma, że będziemy zaprzeczać danym związanym z tym, że zatrucie powietrza jest efektem spalania substancji niewłaściwych. Także tu jestem przekonana, że Jarosław Kaczyński zmieni zdanie i powie, że to jest bardzo ważne.
ja znam zdanie Jarosława Kaczyńskiego sprzed wojny i wiem o tym doskonale, znaczy, że smog nie jest rzeczą, której jest gorącym admiratorem, ani to, że palenie w piecu węglem jest marzeniem XXI-wiecznej Polski. W takim razie może... Ani jego, więc dobrze. To tutaj jestem spokojna naprawdę. W takim razie zapytam o tą komisję weryfikacyjną do spraw bezpieczeństwa energetycznego w latach jeszcze od 2000, żebym się nie pomyliła, 2014, tak, do dziś. I tam między innymi chodzi, przede wszystkim chodzi o zbadanie tych rosyjskich wpływów na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Więc może przypomnę, chciałam się po prostu pani minister spytać, czy to badania tej komisji, one będą jakby od początku, to znaczy jeszcze zaczną się te badania od czasu rządów PO i PSL-u, czy będziemy badać to wszystko od dziś? Bo podam tylko takie dane, że w 2014 6,5 milionów węgla było importowane z Rosji, a w 2018 13 milionów ton, 65 całego importu, czyli znacznie, znacznie więcej. W tej chwili to jest jakieś 8. W 2019 11. Dwa lata temu to było 11 milionów ton. Tak, zdajemy sobie sprawę, no, bo jednocześnie, tak, no, pani redaktor, no dlaczego tak jest? No, redukujemy wydobycie w Polsce, wydolność polskich kopalń jest jaka jest, wydobywamy węgiel w tych kopalniach, które są czynne z głębokości nierzadko 1100 metrów, co jest no, bardzo niebezpieczne, bardzo ryzykowne i po prostu tego węgla wydobywać się w takich warunkach więcej nie da, więc to wydobycie było redukowane przez ostatnie lata, także w związku z horyzontalną polityką redukcji spalania. To jest jedna rzecz. I druga rzecz też nie mniej istotna, kaloryczność, no tak, ale, tego węgla ja jest rozumiem, słabsza, ale jest jeżeli... niższa i stąd rosnący import paliw stałych z Rosji. No więc to jest, no dobrze, ale to nie jest ja rozumiem, żadna, ale którą odkrywamy tak czy tutaj owak, dzisiaj na antenie. Zjednoczona Prawica rządzi drugą kadencję, bo upływa w tym roku ta druga kadencja. To jest ogrom czasu. Pani zajmowała ministerialne stanowisko. No, co z OZE? Gdzie to się podziało? Co pani robiła w ogóle dla tej... Przypomnę, ja akurat no nie mam sobie do zarzucenia opowiada, tutaj za dużo. Niech pani się chwali. Z przyjemnością, pani redaktor. W tej chwili, przepraszam, byliśmy tuż przed wybuchem wojny i jesteśmy uzależnieni od tego importu i to jest bardzo źle. Przecież jedynie odnawialne źródła tak naprawdę dają bezpieczeństwo energetyczne. Od rosyjskich wpływów. No, same odnawialne źródła... Od rosyjskich wpływów. Same odnawialne źródła nie dają bezpieczeństwa. Ja mówię o rosyjskich dlatego, wpływach, mieć o węglu rosyjskim. Źródła w podstawie. Ja mówię, no ale ja, pani redaktor, no pani redaktor powiedziała, że OZE dają stabilność i bezpieczeństwo. Same OZE nam tego bezpieczeństwa nie dadzą. Każdy system elektroenergetyczny w Europie, ten nawet najbardziej zielony, potrzebuje stałych mocy wytwarzania w podstawie. To jest albo atom, albo gaz, który przez wiele lat rozwijanych, na przykład w Niemczech, no, dał potężny kryzys gazowy europejski wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, albo elektrownie węglowe. Więc tak dzisiaj te technologie wyglądają. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, co zrobiliśmy, to ja przypomnę akurat ten odcinek, za który odpowiadałam, czyli energetyka prosumencka. Rozwój elektrowni słonecznych na dachach polskich domów wydarzył się za czasów rządu prawicy. Na koniec października ubiegłego roku mamy ponad milion prosumentów. Moc zainstalowana to jest prawie 12 tysięcy megawatów. To jest o 71% więcej niż w ubiegłym roku. I to ostatnie 3 lata wraz z wprowadzonymi przez nas regulacjami, czyli ulgą termomodernizacyjną oraz programem Mój Prąd, dały właśnie taki efekt, o jakim mówimy. Mamy teraz kolejną odsłonę zapowiedzianą przez panią minister Moskwę, dofinansowanie już nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale także pomp ciepła, urealnienie kosztów związanych z termomodernizacją domu. No dobrze, tak, to wie pani, ale finansowanie audytu energetycznego, jasne. Więc to się wydarzyło. Tak, ale to się dopiero się to wydarzyło w ostatnich latach. To bezpieczeństwo indywidualne, a poza tym, ja niestety nie mogę... Za czasów naszych rządów, no nikt tego inny nie zrobił, pani redaktor, no to po prostu uczciwie nie. O tym powiedzmy, bo to znaczy, rzeczywiście ja jest w tej chwili... urobek ustawodawczy naszego rządu. Jasne, ale ja nie chcę w to wchodzić, dlatego że bardzo chcę pani zadać jeszcze jedno pytanie, a mianowicie co najmniej jedno pytanie, a mianowicie o ten projekt ustawy Kai Godek, która jeszcze bardziej by ograniczała, czy w ogóle wręcz zakazywała nawet mówienia o aborcji, o przerywaniu ciąży. Czy pani zagłosowałaby za tym projektem?
pani redaktor, ale gdyby, nie ma projektu, na razie gdyby. Jest dyskusja to publicystyczna. To jest projekt przedstawiany jako projekt obywatelski. Myślę, że mamy tę dyskusję na temat ustawy aborcyjnej zamkniętą w tej kadencji. A ta ustawa, która jest, to znaczy to wyeliminowanie trzeciej przesłanki z powodu wad genetycznych i nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Pani popiera? Której, przypomnijmy, jak mówili profesorowie konstytucjonaliści, to już, profesor Cor, profesor Rzepliński w 2001-2002 roku. Ale to chyba nie ucieka od odpowiedzi. Że, była, bo, że ta przesłanka była... Nie, no nie może, ale to co oni mówią, ja chcę, żeby pani mówiła o tym, co pani nie myśli, a nie co oni myśleli. Ale ja na ten temat wiele razy się wypowiadałam. Proszę przypomnieć, pani redaktor. Ja nie jestem zwolennikiem absolutnie tego i nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy zgadzali się na aborcję dzieci z Ale my nie mówimy o tym, my mówimy o eugenice, na którą no naprawdę w XXI wieku sobie. Czyli jest pani za, zagłosowała pani za. A jak Kaja Godek przedstawi jeszcze jeden projekt, to zagłosuje pani za? Jeszcze raz powiedziałam, jestem przekonana, że w tej kadencji dyskusje na temat ustaw związanych z przerywaniem czyli ciąży mamy zakończone. Czyli uda się uniknąć tego tematu przed wyborami. Okej. To znaczy... Powiedziałam, bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem była Jadwiga Emilewicz, posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości. Do widzenia. Tak jest. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu dobrego, spokojniejszego roku. Obyśmy ten rok na niego spróbowali spojrzeć z większym optymizmem. Oby.